Nie mogę grać w Minecrafta, bo dziadek zaraz się pyta, jak robić miny przeciwpiechotne na Niemców. W League of Legends nie mogę pykać, bo zaraz dziadek przychodzi, jak tylko słyszy tą narrację tej babki, a nie wyłączę jej, bo jest trochę ważna. I też się pyta, jak robić bomby na Niemców. Dobrze, chociaż w Cube Worlda sobie spokojnie pogram. Może jak się dowie, że nie można tutaj kopać dołów i robić min, to mnie zostawi w spokoju. Dobra, stworzyłem sobie nowy świat i... Wnuczak, co robisz? O, niech ktoś mnie udusi. Cześć, dziadek. No, co tam odpitalasz znowu, wnuczek? Znowu tego minokusia, minodupę. Minecrafta, dziadek. Nawet nie byłeś w pobliżu. No, co mnie to gówno obchodzi? Co ty robisz? Może inaczej. Co ty, dziadku, tutaj robisz? No więc byłem sobie na zakupach. I zapomniałeś kupić bułek, masła, jajek i za to kupiłeś wódkę i piwo. No synek, to po cholerę się pytasz, jak ci już wszystko wiesz, co? Zawsze taki mądry jesteś, wnuczek, co? Zawsze się wymądrzasz, po chuj ci dziadek, już wszystko wiesz. Pewnie wiesz, jak Niemcy w 39... Dziadek, wiem, dziadek. Dziękuję. Słyszałem już kilkadziesiąt tysięcy razy tą wersję, dziękuję. No, nie, mówię, że wszystko wiesz. No to co robisz, wnuczek, jak wszystko wiesz? Cube World... Nie takie, nie do wymówienia dla ciebie, do dziadku, z tą protezą. Wnuczek! Chyba chcesz z kapcia w mordy dostać, co? Ja protezę mam bardzo dobrą. Kosztowała bardzo dużo. Tak, u Zdzisia w sklepie monopolowym. Zdzisiu robi najlepsze protezy ze starych butelek. Ty się nie wpierdalaj, tak? Jezu... No więc co tam robisz z tym kapopołebdem? Kapanosem, a no! Kurde, myślałem, że dziadek nie zapamięta, bo stary pierdziel jest. Kapanosa grasz. Niech ci będzie, dziadek. Cube World, taki... Jezu, nie wiesz co to znaczy RPG. No jak to nie wiem jak RPG? Normalnie się wculuje w Niemca, naciska i... Bum! Milion małych Niemców wszędzie lata. Piękny widok. Nie o takiego RPG mi chodzi. To jest takie coś, że sobie grasz postacią. U mnie jest to żaba. Synek! Kurwa, ja widziałem twoje foldery sport, no ale zofilii to ja chyba tam nie znalazłem jeszcze. Już chyba zaczynam widzieć dlaczego. Taka bardzo kolorowa, to nie zaglądałem. Dziadek. Kurwa, już chyba jeszcze chwilę i wolę dostać tym kapciem. Dziadek, to jest taka gra, że się wychodzi i zabija inne zwierzęta. Takie coś, co lubisz, nie? O kurwa, teraz się przypierdoli. Co? Nic, taka gra, że chodzisz z tworkiem, zabijasz, dostajesz doświadczenie i kupujesz sobie mocniejsze... Kawowe czary. Pamiętasz? Kawowe czary. No pewnie, że pamiętam, same się regenerują. Bardzo dobrze, dziadek. No i jest coś tak konkretnego do roboty? No jeszcze nie, ponieważ jest to alfa, więc nie ma wszystkich rzeczy. Alfa? Takie promieniowanie gamma to jest też alfa, tak? Dlatego jesteś zielony. Dlatego wszystko jest zielone. Niech ci będzie, dziadek. Wszystko jest zielone, bo są promieniowania alfa, jest Hulk, nieważne kto. Nic. No więc sobie chodzę, zabijam i takie tam. I tutaj jest na przykład miasto, gdzie można kupić przedmioty i porozmawiać sobie z ludźmi. Jeżeli się akurat takiego spotka z wykrzyknikiem na głowie, więc mi nie mów, żebym porozmawiał ze wszystkimi, bo to na pewno kolaboranci. Kurwa, wnuczek, w ogóle po co ze mną rozmawiasz, jak ty wiesz, co ja powiem? Jesteś przewidywalny, dziadek. Po prostu. Ja ci dam zaraz przewidywalny. Ja ci zaraz... Dam wylaczkiem w mordę. A nie, bo chciałem z kalosza! Ha! I kurwa, masz tutaj swoją przewidywalność, jebolo. Jednak nic nie wiesz. Nic nie wiesz, czyli jesteś. Ha, ha, ha. To po co tutaj do tych wieśniaków tutaj idziesz? O, jakiś tam... Kurwa, na niebiesko włosy farbują. Nie, na jakieś panki jebane. Pewnie jeszcze popu słucha. Czemu popu? No, posłyszałem ten... ksiądz z Zienisław mówił, że... Muzyka ta, co jest popularne, to jest do pani, więc to jest pop, tak? Bo to jest skrót, wy skrótów używacie. Ta logika jest tak zła i tak dobra jednocześnie, że nie jestem w stanie na nią odpowiedzieć. Dlaczego jest do pani według księdza? Bo on jej nie złoga. Aha, to jest jego powód, tak? No tak, a czemu nie? Nie, po prostu... Myślałem, że ma jakiś powód, że szatan nawiedził, czy coś takiego, że są wszyscy opętani i takie tam.
Człowieku, jemu się nie chce takich długich zdań układać. On zasypia przy piątym wyrazie w zdaniu. Musi układać krótsze. W ogóle co to takie takie bomby zbierasz? Co to jest? Są dynie. Wyglądają jak bomby. Widocznie nie chciało im się robić innych dyni niż bombowe. Wszystko to jest bombowe. No i takie to ja gry lubię. No, wszystko takim spierdolnięciem, wnuczek, spierdolnięciem. O Boże. Dobra, dziadek, bo dobra, dziadek. Czego chcesz? Jak długo babcia będzie wkurzona? Na moment kupiłem 3 piwa i pół litra. 12 godzin? No około 12 godzin, około 12. Dobra, wnuczek, weź mi tu nie zatruwaj już strefy audio, wideo i po prostu mi mów, o co tutaj chodzi. No, chwilowo niewiele chodzi, ponieważ jest to alfa i... tak, alfa. I po prostu... Spokojnie, dziadek, spokojnie. Już mówię. Chodzi o to, żeby po prostu chodzić, zabijać i sobie zwiedzać różne krainy. Aha, czyli cały czas nie chodzisz po takim gejowskim lesie, gdzie są różowe liście? No nie. A co to za paździuchy w tych prześcieradłach? Kuklus, klan gejów, taki odwrotny? Ak. Nie, kuku. Nie, moment, chyba coś popierdoliłem. Dziadek, cały czas coś pierdolisz. Nie, to są po prostu udający przygodników komputery. Po prostu udaje, że coś tutaj się dzieje. Aha! A tamte krowy w Minecrafcie to tam mogłeś skórki zbierać, a tutaj to co to jest? Takie dość... wyglądają jak takie skończone trochę debile, szczerze mówiąc. Dziadek, do ciebie wszystko wygląda jak skończony debil, jeżeli nie ma karabinu w ręce. No to jest słuszna uwaga, wnuczek. Kurwa jebane komuchy zabrały wszystkie karabiny. To są krowy, po prostu można je sobie zabić i wtedy nie żyją. Aha, i ta ostatnia krowa jest na tyle tempa, że stwierdziła, że nie należy ani uciekać, ani cię zaatakować. Tak, wnuczek? Tak, dziadku, tak jest. Chociaż zwykle zwierzęta reagują bardziej agresywnie na takie ataki. Aha, czyli to są ci... Greenpeace'owcy? Pisowcy? Ci co... Peace on you, I peace on you. Sikam na ciebie, pamiętam, mieli takie te banery. Pokój. Peace oznacza po angielsku pokój, dziadku, a nie szczanie. Znaczy też, jeżeli tak samo wymówisz, więc... Hej, co masz teraz prześcieradło ze starej gaci? Co to jest? No to jest taki latawiec, że mógł sobie wolniej opadać i lecieć do przodu. Ach, ja, komu zajebałeś? Nie zajebałem, tylko kupiłem. Aha, skąd miałeś pieniądze? No, od stworków. Czyli zajebałeś stworki, żeby nie musieć zajebać latawca? No, w zasadzie tak, no tak. A ten tu taki, ten niebieski, co mu tak trochę... No, nie, ja nie bym nie powiedział, żeby mądrością mu z oczu świeciło. W dodatku ja patrzę gdzieś w róg, nie wiem, gdzieś w chmury się patrzy. Nie wiem. Jezus Maria, Elon Manuk, ty jakiś pająk! To jest żuk. Aha! Masz żukę w grze. Wrzuczek, może ci dziewczyny jednak potrzeba, co? Wiesz, ta Asia z bloku naprzeciwko jest aż tak zła. Dobra, kłamałem, jest na bani. Nie, dziadku, po prostu można sobie mieć zwierzaka i aby on ci pomagał walczyć. Ogólnie Bob bez przerwy ginie. Więc kiepska byłaby z niego ewentualnie zastępcza dziewczyna. Aha, czyli to twoja dziwka. No, to jest bardzo blisko, dziadek. To jest bardzo blisko. Ale tak sobie gadam z tobą, dziadek, a ja chciałem iść tam. Przez ciebie wszedłem całkiem w inną stronę. A co tam jest? I dodatku takim mrychę za szybko wszystko robisz, wnuczek, nie ogarniam. Jestem stary, to mogę, tak? Tak, chyba, tak, dziadku, możesz bardzo dużo rzeczy jak na swój wiek. No, dobrze, wnuczek. A dlaczego tak w ogóle grasz żabą pod kolor, że niby ten kamuflaż, nie? Aha, dobry wnuczek, dobry. Ty sprytny wnuczek jesteś. Tak, dziadku, dla makijażu wojskowego, tak zwany kamuflaż, tak jak mówisz, jesteś bardzo mądry, dziadku. No i bardzo dobrze, wnuczek, bardzo dobrze. Widać, że szanujesz starszych, kurwa. To niebieskie na dole to jest rzeka? No, tak. Znaczy, że ten, a w którą stronę płynie, to wtedy można się skumać, gdzie jest ocean i wyłowić trochę ostryk i zarobić trochę grosza. One nie płyną w żadną stronę, one stoją. Czyli to jest wielkie, rozjebane jezioro. No, masz rację, dziadku. Tak, dokładnie.
No widzisz, jak tu dziadek wie lepiej, nie grając, widzisz? No. Kurde, niech się młodzież uczy od starych Chciałeś powiedzieć pierdzieli, prawda? Nie! Starych znakomitych weteranów wojennych. Język mi się obsunął. Czy to są jebane niedźwiedzie z czaszkami na głowie? I laserami zamiast oczu? No. To owszem, dziadek, to są niedźwiedzie z czaszkami na głowie i laserami w oczach. Ja mam pytanie, nie? Zamknęli już tego gościa, co robił tą grę? Tak w psychiatryku najlepiej? Dlatego, co to jest taka wielka czerwona cebula? Jakiś burek biega i ma zęby, Jezu! Zabij to, wnuczek! Zabij pamięć szatana! I dobrze, wnuczek, należało się Skurwielowi. Ale zamknęli tego gościa, co? Nie, to jest małżeństwo, oni pracują razem nad tą grą i... i dalej to robią. Aha! I to oni też obmyślili, żeby kolczaste stworzenia w czaszkach, znowu czaszki, chodziły i zajebały wszystkie krowy. Okej. Wnuczek, przypomnij mi, że już nigdy nie wychodził na zewnątrz. Nigdy, nigdy. Tam są ludzie, którzy zrobili to. Dobra, wnuczek, po coś tu tyle gazował na te góry, pagórki, nie wiem, wygląda jak żwirownia, po co już żwirowni jest? Bo tutaj jest taki mieczyk na mapie głównej, wiesz, co to jest mapa, dziadek? Kurwa, wnuczek! Zaraz dwa laczki wyjmę! No więc, tutaj jest boss i jak go zabiję, dostanę specjalne nagrody. Tak, specjalne nagrody, lepsze nagrody. Aha, lepsze niż za zabicie buraka. No, dużo lepsze. Aha, no to jest jakiś sens. No, też bym szukał innych wyzwań, gdyby buraki tylko były dostępne. A tutaj to co to jest? A ludzie, agresywni ludzie. Na przynajmniej raz ktoś dobrze reaguje, jak widzi wielką zmutowaną żabę z wirami ognia, nie wiem co to jest. To są wiry ognia. Kurwa, świat się kończy. Jeszcze niepłonny zombie. Weź wnuczy. Te zombie to są naziści i oni pracują raz z ludźmi? Kurwa, oni są wszędzie. Twórcy tej gry to jakieś zjeboki. No przecież właśnie pozwalają nam zabić zombie, które według ciebie są nazistami. Hej, to faktycznie, to szkolą tych nowych żołnierzy. A ja rozumiem, bo teraz młodzież taka ciapkowata, to trzeba z nich zrobić psycholi, żeby walczyli z nazistami. To do jakiego stopnia muszą się posunąć? Kurde, jak oni wszystko przemyśleli. To są mądrzy ludzie są teraz. Nie to co kiedyś. Nie za PRL-u. Hej, musi pan mieć kartkę na ten alkohol, leby. Pierdolę, nie ludzie! Przodkowie alkohole sprzedać nie chcą. To jest jakieś papierko. Czy tam widział alkohol na papier mieć? Powiedz mi, czemu tu jest jedno jedyne różowe drzewo w okolicy? Prawdopodobnie dlatego, że jest nawilżany krwią jego przeciwników. A to ma sens, wnuczek! To faktycznie naziści jebani! No to szkielety, zombie, no wszystko się zgadza jak z tego Minecrafta. Kurde, wnuczek, to wszystko myślane. Ci wszyscy twórcy gier tutaj tych bimbi... Indie. No, mówię. Tutaj współgrają, żeby tworzyć nową armię antynazistowską. Kurde, ale oni to wszystko mądrze są teraz. I zginąłeś, wnuczek, boś pierdałaj ciuta. I nie zapominaj. Pizda, o tym też nie zapominaj. Wnuczek, powiedz mi, jak to jest, że minęło 5 sekund, to już masz połowę życia? Bo spadłem z 20 metrów. No to jest jakiś powód ewentualny. A weź mi powiedz, czemu grawitacja cię dobija przed nazistami, co? Jak ty to uczynił? Przez nieuwagę. Jak ja ci pokażę nieuwagę? Dzisiaj od naszego oddziału, jak był nieuwaga, to wiesz co się stało? Granat mu jebnął w kieszeni. Pomyślał, że wyciąga krakersy. Taki był z niego jamaga. Łamaga. Znowu zginąłeś, wnuczek, ty ciabajda. Kurwa, ale wnuczek się chyba źle do tego zabierasz. Nie lepiej jakieś bomby byłoby lepiej podłożyć, co? Kurwa, od razu by go zajebało chyba. A nawet mam bomby, ale są bardzo słabe. No jak bomby mogą być słabe? Pojebało ci wnuczek. Kurwa, dawaj to. Nie masz bomby. Tutaj mam. 3 całe. Kurwa, jedno to bym czołg wysadził, no pojebało cię. Napierdalaj bombami, wnuczek. Dziadek ci powie, jak to robić. Idziesz? Kładziesz? No kładę. I wypierdalasz! Patrz, wnuczek! Nie wypały? Nie, po prostu te bomby są tak słabe. Kurwa, ale zjebali roboty. Czy
żeby Niemca nie można było zajebać pompą, nie? No. Widocznie szkolą tych ludzi, że Niemcy w przyszłości będą mieli bardzo dobre pancerze przeciwbombowe. Ej wnuczek, to jest sprytne i trzeba tutaj mano tu mano, do człowieka trzeba podejść mu przypierdolić normalnie, jak mężczyzna prawdziwy, albo kobieta. I przy okazji będą ofiary, bo trzeba parę razy zginąć, to jest dobry wnuczek, kurde, oni o wszystkim pomyśleli. Na pewno nie pomyśleli o tym, że będziesz to kradł, dziadku, na pewno nie o tym. Takiego koszmaru nikt nie jest sobie w stanie wyobrazić.